Dzień 456. Dziś spore wiadomości z południa. Po pierwsze, Ukraińcy opublikowali dziś nagranie, na którym widać, jak zaatakowali rosyjski okręt wywiadowczy Iwan Hur za pomocą morskich dronów w Kamikadze. Atak miał miejsce wczoraj. Pierwsze filmy zostały opublikowane przez Rosyjskie Ministerstwo Obrony. Rosyjskie Ministerstwo Obrony twierdziło, że Ukraińcy zaatakowali okręt trzema bezzałogowymi jednostkami nawodnymi i że wszystkie zostały zniszczone, choć opublikowane nagranie pokazywało zniszczenie tylko jednego drona. Później rosyjskie media opublikowały zdjęcie przedstawiające powrót rzekomo nienaruszonego statku do Sewastopa. Polu. Dziś Ukraińcy opublikowali materiał filmowy, na którym jeden z dronów faktycznie trafił w okręt wywiadowczy, co postawiło rosyjskie Ministerstwo Obrony i wszystkie rosyjskie media w bardzo niewygodnej sytuacji. Wygląda na to, że Ukraińcy celowo opóźnili publikację materiału filmowego, aby jeszcze bardziej zdyskredytować rosyjskie Ministerstwo Obrony za podawanie fałszywych informacji, ponieważ nie wszystkie drony zostały zneutralizowane, a co najmniej jeden faktycznie trafił w cel. Co więcej, przybywający do Sewastopola okręt nie jest taki sami, w rzeczywistości jest to trałowiec Aleksandrid. Los statku wywiadowczego nie jest jeszcze znany, ale nawet jeżeli Ukraińcom nie udało się, go zatopić, to i tak osiągnęli jeden sukces, przeprowadzając udaną operację informacyjną. Dziś w nocy Ukraińcy przeprowadzili atak dronów na rosyjskie obiekty wojskowe na Krymie. Niektóre rosyjskie media podały, że Ukraińcy wystrzelili do 16 dronów. Później rosyjskie media poinformowało o zneutralizowaniu 7 dronów. W międzyczasie lokalni mieszkańcy donosili o eksplozji w magazynie w pobliżu i który później stanął w płomieniach. Celem ataków dronów po raz kolejny wydaje się być podważenie rosyjskich możliwości zaopatrywania grupy hersońskiej, ponieważ wokół Dżankoju znajduje się wiele ważnych połączeń kolejowych i magazynów. całą godzinę temu Ukraińcy przeprowadzili zmasowane uderzenie rakietowe Storm Shadow na Berdiańsk. To już drugie uderzenie w ciągu ostatnich trzech dni, a o ile wcześniej Ukraińcy uderzyli w obiekty wojskowe na lotnisku, to dziś podobno doszło do co najmniej czterech eksplozji w porcie. Sądząc po materiałach filmowym, Ukraińcom udało się zniszczyć co najmniej jeden skład amunicji. Serię eksplozji odnotowano również w głównych ośrodkach na froncie zaporowskim, a mianowicie w Wasyliwce, Tokmaku i Melitopolu. Lokalni mieszkańcy opublikowali zdjęcia dymu w pobliżu lotniska w Melitopolu. Później potwierdzono, że ukraińska obrona powietrzna zdołała zestrzelić rosyjski myśliwiec w pobliżu Melitopola, a także w co najmniej dwa centra dowodzenia w Wasyliwce i Tokmaku. Eksplozji odnotowano również na terytorium Federacji Rosyjskiej. Lokalnym mieszkańcom udało się uchwycić na nagraniu jak rosyjska obrona powietrzna zestrzeliła obiekt w pobliżu lotniska w obwodzie rostowskim. Niektóre źródła twierdziły, że był to atak ukraińskiego drona, podczas gdy inne spekulowały, że mogły to być ćwiczenia. W obawie, że kolejny ukraiński atak może być również wymierzony w most krymski, siły rosyjskie zamknęły most i przeprowadziły ćwiczenia wojskowe pod osłoną zasłony dymnej. Na razie nie jest jasne, czy oficjalne wyjaśnienie jest prawdziwe. Czy też Rosjanie wykorzystali zasłonę dymną, by ukryć coś innego. W międzyczasie rosyjskie siły powietrzne nadal mają wypadki, które skutkują bombardowaniem terytoriów zajmowanych przez Rosję. Po raz pierwszy rosyjski myśliwiec bombardujący przypadkowo zbombardował własne terytorium dwoma bombami FAB-500 zrzuconymi z powietrza w Białogorodzie jeden miesiąc temu. Dziś rosyjskie lotnictwo ponownie przez pomyłkę zrzuciło bombę FAB-500 na dzielnicę mieszkalną w regionie Białogorodu. Bomba spadła na wieś Kalinina, kilkaset metrów od głównej ulicy. Kolejny taki przypadek miał miejsce cztery dni temu w Inakiwie. Bomba FAB-500 spadła na dzielnicę mieszkalną na obrzeżach i tylko cudem oboło się bez ofiar. Budynki do na znacznych uszkodzeń i mają popękane ściany i stropy. Około tydzień temu, krótko po tym jak Rosjanie przeprowadzili zmasowany atak rakietowy, pocisk Kalibr uderzył w dzielnicę mieszkalną na Krymie. Lokalny mieszkaniec poinformował, że pocisk spadł w pobliżu wsi wulkanowka. Podsumowując, po przeprowadzeniu do tuzina ataków rakietowych na Ługańsk, Zgodnie z oczekiwaniami Ukraińcy stopniowo przenieśli swoją uwagę na kierunek Zaporoża. Głównymi celami są obecnie węzły zaopatrzenia na głębokich tyłach, takie jak Berdiańsk, chociaż Ukraińcy uderzają również w inne cele bliżej linii kontaktu. Berdiańsk nie tylko łączy Melitopol z Mariupol i znajduje się poza zasięgiem rakiet HIMARS, ale także otrzymuje wiele dostaw przez Morze Azowskie. Dlatego w ciągu ostatniego roku Rosjanie stworzyli wiele magazynów wojskowych, które Ukraińcy atakują teraz pociskami Storm Shadow niemal każdego dnia. Jeżeli jesteś przeciwko inwazji na Ukrainę i chcesz wesprzeć pracę, którą wykonuje, rozważ dokonanie zakupu w sklepie internetowym UA Supporter. Znajdziecie tutaj wiele produktów z ukraińskimi symbolami, aby nie tylko wyrazić swoje wsparcie dla tego kanału, ale także dla Ukrainy. Link do sklepu internetowego znajduje się w opisie. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym raporcie.